Witam serdecznie zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie czołg lekki radziecki z 6 poziomu MT-25, który w którymś tam patchu zastąpił chyba kiedyś najbardziej uwielbiany czołg lekki, nie wiem czy pamiętacie, T50x2. No po prostu to był naprawdę świetny, mobilny i wspaniały czołg. Podobno coś tam słyszałem, że ma wrócić, ale nie jestem, teraz oczywiście nie jestem pewien. No i zobaczycie właśnie w akcji jego następcę, czyli MT-25, który już nie jest podobno taki dobry, chociaż ja mało gram tym czołgiem. Ale zaraz zobaczycie bardzo dobrą powtórkę i może się coś dowiecie na temat tego czołgu. A ta powtórka została wysłana przez Wojownika 2. Cześć! Cześć, witam wszystkich. Okej, Wojowniku, jest to murowanka. W zasadzie wszystko jest tu oczywiste, czyli Light na początku powinien zrobić jakiś zwiad. No i właśnie ty chyba to na początku bitwy zrobiłeś. Czyli jaki miałeś plan na tą bitwę? Moim planem było podjechać właśnie tu, tak jak mówiłeś, jakiegoś zrobić zwiada, coś tam poklepać, no i zobaczyć jak się rozwinie sytuacja. Tak jest. Zobaczycie, bitwa będzie naprawdę dosyć ciekawa później. No ale oczywiście na razie Lighty w zasadzie to są takie czołgi, które więcej mogą zrobić w drugiej części bitwy. W pierwszej części bitwy tak mi się zawsze wydaje, że Light powinien raczej... Zależy też jak go rzuci. No ciebie rzuciło na 8, czyli już dosyć ciężko. Widać, że korzystasz tutaj z goldowych pocisków, które mają 189 penetracji, a zwykłe tylko 112, więc no jest problem z 8 tierami. A jeżeli chodzi o ten czołg, bo ja mało grałem MT-25, a sporo grałem T-50x2. Jakbyś ty ocenił ten czołg, twoim zdaniem, czy jest to świetny light, czy ma jakieś wady, jakie ma zalety? No na pewno jego zaletą jest szybkość i mobilność, bo osiąga szybkość aż 72 i nie jest to dla niego jakimś wielkim problemem, bo szybko zbiera tą prędkość. No i oczywiście dobre, szybko szczelne działko, no jedynie ta penetracja, ale to wiadomo, że to działo 5 tieru, to czego można wymagać takiego działa. No i jeszcze co ciekawe jest to, że ten czołg czasem potrafi coś dingnąć, no ale to są takie przypadki już, ale jednak coś tam. A ty miałeś przyjemność grać T50x2? Niestety nie. No, to ja tak dla jaj może wyślę wam w opisie filmik, właśnie stary filmik jakiś z tego czołgu. Zobaczcie sobie, jaki był świetny ten czołg. Okej, no na razie cóż, 5-5, bitwa wyrównana, chociaż przewaga jest delikatna przeciwników, no ale jak widać, to przeładowanie to chyba jest, nie wiem, 2,5 sekundy? Nie wiem, czy pamiętasz. Aktualnie to chyba mam coś 2,25, coś koło tego. Mhm. Tak jest. No jak widzicie, strzela on po tylko, czekaj, muszę zerknąć, 85. No ale dziubie, można powiedzieć, żądli co chwileczkę, więc jak widzieliście, tam spokojnie poradził sobie z czołgiem ciężkim. Ale niestety teraz zostałeś ostro zaatakowany przez Dicker Maxa i Nashorna, które gdzieś tam kampią z tyłu. No i co teraz? Widzę, że zmiana decyzji, nie? Tak, pomyślałem, że teraz coś tutaj spróbuję pomóc przy obronie bazy, bo jak wiadomo, baza jest najważniejsza. A tyle TD-ków tam kampiło, że lepiej było na spokojnie rozegrać to. No, no trochę tych strzałów niecelnych. Ale jest i udało się zniszczyć Istrzy, to chyba ich taki najgroźniejszy zawodnik. Trzeba by było go
zniszczyć, ale nie wiem, czy ty dasz sobie radę z tymi 112 penetracjami. Zobaczymy. No na razie tylko świecisz chyba, tak? No, coś tam próbowałem, może coś wejdzie, ale... Lightami w zasadzie gra się dosyć trudno, ale jeżeli już się nauczy grać, to właśnie można robić bardzo dobre wyniki, ponieważ lighty to są jedyne czołgi, jedyny rodzaj czołgów, tak przypominam tylko, które mają kamuflaż w ruchu i gdy stoi, gdy się rusza, taki sam, więc najlepsze czołgi właśnie do aktywnego spotowania to są właśnie lighty. No i cóż, na razie widzę tutaj tak spokojnie. No, wolałem uważać, bo te deki to jakbym wyjechał źle, to by mnie już zjadły i byłoby po bitwie. Tak, ale oczywiście przygoda z TDK-ami jeszcze za chwilę dosyć ciekawa będzie, to zobaczycie. No i cóż, zostały dwa TDK-i z tyłu i Arta. Więc co, ten na razie chyba nie chciałeś za bardzo ryzykować samotnych akcji. Zauważyłem właśnie, że tutaj artyleria pokazuje tam, że... O właśnie, jak teraz widzieliśmy, ładny strzał. Pokazuje, ile ma przeładowania i właśnie chciałem trochę teraz pograć pod Artę. Mhm. No i wiadomo, jak się spotuje, no to nie należy, pamiętajcie, jak chcecie zrobić dobry spot, aż was korci, żeby strzelić, no niestety po wystrzale każdy czołg ma o wiele gorszy kamuflaż, więc jeżeli chcecie spotować, to najlepiej za krzaczkiem, to wtedy jest najlepszy ten spot, no i nie strzelać, tylko właśnie czekać na pomoc. Tylko że tych pomocników coraz mniej, no a ten twój naszorn to taki niezbyt opanowany. To już się wystraszyłem, że ten naszorn na mnie wyjedzie, ale na szczęście się schował. No tam artyleria niestety nie trafiła. Ja tak jeszcze tylko zerknę na te cyferki. Silnik 700 koni, waga 25 ton. Ty mówisz, że pancerz potrafi coś tam odbić. Oczywiście to jest 45, w zasadzie wszędzie tego pancerza ma dookoła. No, jakieś tam szczęście może być, że nie przebije. No i mamy tutaj jak Tigera. No. Tutaj zauważyłem, że jedzie samotny, to postanowiłem właśnie go objechać. No i cóż, no wali tylko po 85, no ale kłuje bezlitośnie. W zasadzie w tej chwili jak Tiger jest już bez szans. No właśnie, TDK-i najbardziej nie lubią lightów, wiadomo. Objechać TDK łatwo. No i zostałeś z artylerią na dwa niszczyciele czołgów i artylerię. To co, teraz przydałoby się poszukać Arty, nie? Na Czy początku, jaki plan miałeś? No na początku plan miałem, żeby coś tutaj zobaczyć, gdzie są te TDK-i, tak bardziej się rozeznać z tymi TDK-ami, bo większym zagrożeniem one są niż Arta, bo jak jestem w ruchu, to ciężej jest trafić Arcie, jak wiadomo. No i jeszcze TDK SU-100 nie był wykryty, więc nie wiadomo, gdzie stoi. I się pokazał wreszcie. I się pokazał w takiej nieszczęśliwej sytuacji, że zniszczył ci artylerię, czyli jesteś teraz sam na 3 czołgi. Ale udało się, no gdyby teraz trafił, no to byłoby po tobie.
No i tutaj No. postanowiłem nie ryzykować, bo ten naszor tam. No, jesteś na hita, więc. No teraz cóż, chyba. Chyba czas powoli przyszedł na tą artylerię, nie? Czy jeszcze TDK-ami się chciałeś zająć? Jeszcze chciałem tego zostało, bo widziałem, że chce mnie jak najszybciej zniszczyć. I był to ogarnięty gracz, to chciałem się go pozbyć. No i teraz tak pomyślałem, że go sobie objadę, bo pewnie myślał, że z tamtej strony będę. No i się no udało. I nasz i oczywiście znowu bez szans. No ten nasz on troszkę popełnił błąd, bo powinny te dwa TDK-i jakoś wspierać siebie. No w zasadzie pomagał, ale nie udało się. No i co, po naszorna czy po artę? No teraz tak pomyślałem, że on jest tam w dołku, to zaryzykuję po tą artylerię, bo jeszcze jest trochę czasu. A jak artyleria gdzieś się schowa, to później ciężko ją znaleźć. I tak się wolałem rozeznać, gdzie stoi. No, czyli... Znaczy w zasadzie nadal nie była nie było pewne zwycięstwo, ale już jakieś szanse są. Widać, że ten gracz na naszornie niezbyt skuteczny, więc... No jakbyś dorwał artylerię, to można go załatwić. No zobaczymy, gdzie ta artyleria się czai. Nie wiadomo, no zazwyczaj tam gdzieś właśnie na A9. Ale nie ma. No więc uciekła chyba do lasku, nie? Znaczy my wiemy, gdzie uciekła. No i tutaj wtedy nie wiedziałem, gdzie ona jest, to już pomyślałem, że ona szorna pojadę, ale się wyświeciła i tak. No i cóż... No w zasadzie mogłaby ciebie trafić i na splesza padasz. Właśnie się tego obawiałem, ale zaraz... O. Ale, no widzicie, no straszny zes. No i teraz masz spokojnie około 30 sekund czasu, bez problemu. A naszorn zaczął kapować. No i teraz już byłem spokojny, bo zdradził swoją pozycję. I postanowiłem, że wyjadę z innej strony. No, ale minuta 40 do końca, więc no też trzeba troszeczkę się pośpieszyć. Nie no, słuchajcie, zawsze nie można się poddawać i w każdej sytuacji można wyjść. Może przeciwnik popełnić błąd, no i wtedy robimy jakieś super bitewki. No i już jest w zasięgu spota, za krzaczkiem, ale cię wyspotował. Właśnie się tutaj zdziwiłem i trochę... Myślałem, że już przyceluję. No, tutaj. Zdążyłeś odkapować. No to teraz postanowiłem spróbować za innym krzaczkiem, jak nie za tamtym. Tylko, że on chyba stanął za jakimś wrakiem, a nie. No i jak widać, za tym krzaczkiem, bo to jest taki podwójny krzaczek, to cię nie wyspotował. O, teraz w ogóle cię nie widzi, dziwne to jest. No, ale... No i 10 sekund przed zakończeniem bitwy udało się zwyciężyć. No i zobaczmy na koniec wyniki końcowe. Medal Orlika,
obrońca, high caliber, specjalista, no i ekspy prawie 2100 bazowy. I było to z premką, zerkam? Tak, z premką, czyli 3160? Nie. Nie wiem, ile tam tego expa ci wpadło. No, coś koło tego naliczyło. Rekord zrobiony? Tak. No niestety brakło na zwiadowce, ale 1500 wyspotowanych uszkodzeń, no i prawie 4000 zadanych, jak na szóstotierowy light strzelający po 85, myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Dobra, no to tak gra się tym czołgiem. Podsumowując, nie wiem, dobrze oceniasz tego lighta? No, bardzo przyjemny czołg. Miło go wspominam, bo już wyekspiłem następcę i chętnie nim jeszcze pogram. Bo idziesz do T-54 Lightweight zapewne, tylko że niestety Lightweight dostaje nerfa teraz w 9.15. A patch 9.15 już za niedługo. Dobra, to wszystko. Nie spytałem się, dlaczego jesteś wojownikiem. To tak może na szybko powiedz, dlaczego wojownikiem jesteś w grze World of Tanks? Sam już nie pamiętam, skąd wziąłem taki nick, ale to po prostu jakiś był przypadkowy, bo to już tak dawno było, że nie pamiętam nawet. Ale jak widać, jesteś wojownikiem, co pokazała ta bitwa. Oczywiście, jakbyś chciał kogoś pozdrowić. No to pozdrawiam cały klan GBW oraz GPL, wszystkich znajomych, plutonowych, widzów oraz ciebie, Faja. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.